Najważniejszy w Polsce konkurs branży opakowań rozstrzygnięty dziś w Poznaniu. Nagrodzono twórców najlepszych projektów łączących ze sobą innowacyjność, ekologię i sztukę. I zwycięzców i ich projekty zaprezentowano podczas gali, na której był Marek Dłużniewski. Konkurs Art of Packaging odbywa się w dwóch zasadniczych kategoriach. Pierwsza to debiutanci, druga to profesjonaliści. Debiutanci to absolwenci lub studenci szkół, które w swoim profilu mają kierunek kształcenia wzornictwo przemysłowe. Dla tych często młodych ludzi to jest szansa, żeby w branży opakowań w ogóle zaistnieć, żeby się pokazać, żeby pokazać swoje nazwisko, ale przede wszystkim pokazać swoje umiejętności, swój talent i to, co potrafią zrobić właśnie na tym rynku i dać się zauważyć gigantom. A ci giganci to właśnie profesjonaliści, to często duże firmy znane, z których opakowań my wszyscy korzystamy na co dzień. To także duże sieci sklepów, w których na co dzień robimy zakupy, które same także produkują takie opakowania. Jury bierze pod uwagę tutaj następujące kryteria. To przede wszystkim design, to innowacyjność, to kreatywność, ale także walory marketingowe oraz zastosowane technologie. Łącznie podczas tego konkursu rozdawanych jest ponad 20 nagród w bardzo różnych kategoriach. To m.in. opakowania luksusowe, kosmetyki, żywność, napoje, etykiety, farmaceutyki, opakowania ekologiczne, a także ekspozycje, bo i one traktowane są jako opakowania. Celem tego konkursu jest nie tylko jednak nagradzanie, ale też promowanie tych wszystkich, którzy w branży opakowań odnoszą sukcesy. Ten konkurs w Poznaniu odbywa się już od kilkunastu lat, a patronat nad tym wydarzeniem objął konsulat austriacki w Poznaniu.